Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Wczoraj minęła 68. rocznica zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. Po 6 dniach walk 18 maja 1944 roku żołnierze 2. Korpusu dowodzonego przez generała Władysława Andersa zatknęli biało-czerwony sztandar na gruzach klasztoru na Monte Cassino. Monte Cassino, grzbiet górski i klasztor benedyktyński pomiędzy Rzymem a Neapolem stanowił kluczowy punkt umocnień niemieckiej linii Gustawa. Kesselring, dowódca wojsk hitlerowskich we Włoszech, powiedział, że nikt tej obrony nie przełamie. Taki był osobisty rozkaz Hitlera. Przełamanie niemieckich umocnień otwierało wojskom sprzymierzonych prostą drogę do wiecznego miasta. Przez 4 miesiące alianci bezskutecznie usiłowali je zdobyć. W trzeciej, ostatniej fazie bitwy wzięli udział Polacy z 2. Korpusu dowodzonego przez generała Andersa, w większości uratowani z radzieckich łagrów. Po 6 dniach morderczych walk oddziały polskie zdobyły górę, klasztor i sąsiednie wzgórza, dokonując wyłomu w linii Gustawa. W bitwie o Monte Cassino złamana została pycha niemiecka oraz oszczerstwa sowieckie, że Polacy nie chcą się bić z Niemcami. W bitwie o Monte Cassino poległo 860 żołnierzy, a ponad 3000 zostało rannych. W ubiegłą niedzielę w parku imienia Ignacego Paderewskiego w Wołyniu odprawiona została połączona z uroczystością msza święta w intencji poległych i żyjących uczestników bitwy o Monte Cassino. Zapraszam na sprawozdanie. Przybywający do parku należącego do placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, organizatora mszy świętej i uroczystości, obok zasadzonych w ubiegłym roku 7 tzw. dębów katyńskich, mogli zauważyć alejkę kolejnych młodych drzew. To przygotowane do uroczystości, jaka odbędzie się tu 3 czerwca, 11 dębów poświęconych pojedynczym ofiarom zbrodni katyńskiej. Jeszcze przed niedzielną Eucharystią na zadaszonym na wypadek deszczu skwerze przed sceną miała miejsce rozpoczęta hymnami Kanady i Polski uroczystość z udziałem pocztów sztandarowych, organizacji weterańskich i społecznych, naszych kombatantów, przedstawicieli organizacji polonijnych i kilkorga harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz orkiestry dętej Orzeł Biały. Gośćmi honorowymi byli przebywający na szkoleniu w Camp Borden pułkownik Wojska Polskiego Jerzy Jankowski i pułkownik Royal Regiment of Canada Walter Perchow. Po odczytaniu przez drucha Andrzeja Kawkę apelu poległych i odegraniu przez trębacza ostatniej warty, prowadzący uroczystość komendant placówki 114 SFAP-u Krzysztof Tomczak przypomniał przebieg historycznej bitwy i poprosił o powstanie obecnych na spotkaniu jej uczestników. Gorącymi oklaskami witano byłych żołnierzy 2. Korpusu Stefana Podsiadło, Ludomira Blicharskiego, Bolesława Hamota, Mieczysława Skierniewskiego i Zbigniewa Gądka, kawalera Orderu Virtuti Militari. Poproszony o zabranie głosu prezes Stowarzyszenia Weteranów 2. Korpusu Stefan Podsiadło, przed omówieniem legendarnej bitwy i przypomnieniem przypadających w maju ważnych dla naszego narodu rocznic, z wielkim bólem poinformował zebranych, że jego jedyny syn jest umierający i żona pana Stefana przybywa u niego w szpitalu. Niestety, tragedia dopełniła się następnego dnia. Syn państwa Podsiadło zmarł. Pogrążonym w żalu rodzicom pragniemy przekazać najszczersze wyrazy współczucia. Podczas uroczystości, samej w sobie owianej smutkiem, gdyż poświęconej setkom poległych żołnierzy, głos zabrali członkini zarządu głównego KPK Krystyna Sroczyńska, córka zamordowanego w Katyniu kapitana Kazimierza Sroczyńskiego, pułkownik Jerzy Jankowski, komendant placówki imienia generała Halera SFAP-u w Oszawie Bolesław Drański, prezes i wiceprezes Skrzydła Warszawa Stowarzyszenia Lotników Polsko-Kanadyjskich Marceli Ostrowski i Jan Gasztolt, Zbigniew Gądka oraz były żołnierz 1. Polskiej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka Mieczysław Ludczyk. Ja tutaj stoję przed tym mikrofonem, najstarszym
służbie wojskowej, bo przeszedłem 3 fronty. Dzisiaj pokłaniam się wam, koledzy z Podmonte Casino. To wam co minuta, jak to mówią, śmierć do oczu zaglądała, jak również i mnie z pierwszej polskiej dywizji pancernej pod dowództwem generała Stanisława Marczka. A dusze ich, dusze wszystkich. Po mszy świętej odprawionej przez kapelana placówki 114 SFAP-u ojca Jana Szkodzińskiego uroczystość zakończono pod odsłoniętym w ubiegłym roku pomnikiem poświęconym żołnierzom 2. Korpusu 8. Armii Brytyjskiej poległym na Monte Cassino i w całej kampanii włoskiej. Złożono wieńce, odmówiono modlitwę i odśpiewano Boże coś Polskę.